oto skład drużyny gospodarzy. W bramce z numerem pierwszym Moria, dalej z numerem drugim Azowski, z trójką mamy Kuczmę, z numerem czwartym Żałmagametowa, z numerem piątym Smakowa, z szóstką Karpowicz, z siódemką jest Rasiak. Długo zwleka Żurawski z zagraniem. Tam Rasiak, jest do niego zagranie. Ach, niewiele brakowało, byśmy objęli prowadzenie w tym meczu. Niewiele, niewiele brakowało. Szkoda, że nie było zabrakło precyzji Rasiakowi na ten długi słupek lepiej skierować piłkę. Tu mamy powtórkę tej sytuacji. Dobrze, dobre dośrodkowanie. Dobre wykończenie zespołu. Będzie graczy Kazachstanu. Lewandowski, Żurawski z głębi pola, ruszył Błaszczykowski prawą stroną. Żurawski z daleka. Bardzo dobrze broni Warija. I będziemy mieli rzut rożny, słusznie atakował tam Rasiak, bał się popełnić błąd bramkarz drużyny Kazachstanu. Muszą być czujni nasi napastnicy, tu mamy powtórkę uderzenia. Jakby zrezygnowali troszeczkę, do końca nie poszli, widzieliśmy, zatrzymał się tutaj w tej sytuacji. Bardzo dobre wyjście. Tak, widzimy dzisiaj Błaszczykowski, już to jest inny zawodnik niż w spotkaniu z Finlandią w Bydgoszczy, gdzie spalił się i grał naprawdę słabo. Dzisiaj jest bardziej aktywny, widać, że nie stracił tej pewności. To jest ważne, że po jednym występie słabym w reprezentacji ten chłopak cały czas potwierdza swoje umiejętności i możliwości. Zobaczmy Grzegorz, bo jest zmiana. Boisko opuści Lewandowski. W jego miejsce do gry wejdzie w reprezentacji Polski Kaźmierczak. Czym, jak sądzisz, podyktowana jest ta zmiana? Jeżeli oczywiście nie było jakiegoś sygnału i problemu zdrowotnego, to trudno by tutaj podejrzewać, że trener ocenia jego występ jako słaby, bo to jest zbyt mały okres czasu, żeby powiedzieć, że Lewandowski nie spełni swoich zadań na boisku. Oczywiście, że zawsze można podejść do okolicy pola karnego, rozegrać czy strzelić. Nie, tak naprawdę do końca nie wiemy, jakie były założenia i czego od niego oczekiwał trener, ale myślę, że w krótkim czasie wszystko... Ale widziałeś, że Lewandowski był niezmiernie zdenerwowany i w niesportowy sposób. Przede wszystkim, no, dogrywania piłek przez dwójkę naszych rozgrywających. Tymczasem błąd. Biakow sam na polu karnym. Ależ mamy szczęście. Ratuje nas teraz poprzeczka. Zwracałeś na to, Grzegorz, uwagę. Jeden błąd. Już było ostrzeżenie po akcji Biakowa. Teraz no, niewiele, naprawdę niewiele brakowało, byśmy przegrywali w ostatniej minucie pierwszej połowy. Mamy dużo szczęścia i o tyle jest to dla mnie zaskakujące, że czasami w pojedynkę piłkarze potrafią zaskoczyć całą naszą linię obrony, czy z lewej, czy z prawej strony. Mieliśmy w tej sytuacji dwa razy groźne ostrzeżenia, po których zespół Kazachstanu mógł zdobyć gola. My również nie zdobyliśmy w sytuacjach, wydawałoby się, klarownych, szczególnie główka. Proszę, i to jest właśnie nasz sposób grania. Teraz właśnie przez środek boiska, tak żeby wyjść z podaniem. Rasiak, szansa do końca! Warija broni! Atakował tam Smolarek, nie było faulu Kuczmy. Była okazja dla polskiej drużyny, znowu po prostu padłem za... No, ale to jest właśnie ten moment. Tutaj, nie wiem, czy w tym momencie nie powinien tak podcinać piłki nad bramkarzem. Trzeba również pochwalić golkipera, że wyczuł intencję, wyszedł z bramki, skrócił kąt i nasz zawodnik miał problemy z tym, aby spokojnie móc przymierzyć się i oddać strzał. Ale znowu wolno, znowu czytelnie. Kaźmierczak. Tak, przede wszystkim otwieramy... Rasiak z Kuczma. Dobrze zaatakował, odzyskał piłkę, próbujemy jeszcze ją przejąć, udało się, Smolarek przed siebie, Smolarek i gol! 1-0, Ebi Smolarek po indywidualnej akcji, wreszcie jesteśmy skuteczni. Dobrze i strzał z dystansu, tego czego polski zespół nie robił i w pierwszej połowie i na początku tej drugiej. Uderzenie, widzimy, że w tej sytuacji, jeżeli już jest 16, 18, 20 metr, należy próbować i tym razem Smolarkowi udała się ta sztuka. Teraz zagrać... Rozumnie do końca, ale konsekwentnie swoje. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo będziemy mieli teraz powtórkę. Widzimy Smolarek jako środkowy napastnik. Chciałem o tym powiedzieć wcześniej, że zamykamy sobie całkowicie lewą stroną. On schodzący do linii z napastnikami jakby ogranicza możliwości ataku polskiego zespołu, bo ta lewa strona praktycznie nie funkcjonuje, bo Bronowicki nie zajmuje jego miejsca, tak aby mógł nastąpić ten przerzut, o który miałem pretensje. W tej sytuacji się udało, ale Smolarka tak naprawdę... Teraz bardzo dobrze wyłuskał Sobolewski do Żurawskiego. Żurawski, indywidualna akcja, jest tam Smolarek, wbiega, powinien zagrać mu w tempo. Zagrał do Rasiaka, świetny Rasiak! Aj, jak niewiele brakowało, żeby było 2-0, ale piękna akcja Polaków. Dużo, dużo czasu Grzesiek miał w tej sytuacji. Gdyby lepiej przymierzył, pewnie ta piłka też znalazłaby drogę do bramki. Ale Maciek Żurawski, tutaj klasa Maćka Żurawskiego. Wszyscy oczekiwali, że to będzie podanie do Smolarka, a on spokojnym podaniem znalazł Grześka Rasiaka. No szkoda. Ja zastanawiam się, czy Rasiak, Grzegorz, bo ty byłeś w końcu znakomitym napastnikiem, musiał uderzać od razu, nie mógł przyjąć... Gdyby lepiej przymierzył po długim rogu, widać, że wewnętrzną częścią próbował tak znaleźć bliżej długiego słupka. Brzelak.
w rozgrzewce. Rasiak na polu karnym, ładnie opanował Rasiak. Nie miał tam miejsca, okazji do oddania strzału. Żurawski. Może Rasiak wykorzysta swój wzrost. Żurawski. Rasiak! Po raz kolejny ponad bramkę. Dobrze go wywołałeś i po raz kolejny ma doskonałą sytuację do tego, aby zdobyć gola. W pierwszej połowie również Żurawski dośrodkowywał i teraz zamykający tą akcję. Rasiak nie potrafił w światło. Smolarek, okazja. Kaźmierczak! Ach, niewiele brakowało do szczęścia polskiej reprezentacji. Oczywiście w tej sytuacji chciałbym się zapytać, czy nie lepiej było zagrać teraz jeszcze do Matusiaka, który wychodził w idealnej sytuacji. Ale brawa dla Smolarka za to podanie, prawda? Dobre, z głębi podanie, ale widzieliśmy, że taką sytuację trzeba wykorzystać. Nawet dwóch zawodników wbiegało w pole do bramki. W tej sytuacji widzieliśmy, wystarczyło strącić tylko... Matusiak był Rasiak. Matusiak, do Matusiaka lub czy Grześka...